Chciałem Państwa zaprosić na wystawę Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej pod tytułem Z peryferii. Ekspozycja ma charakter problemowy oraz zbiorowy. Jest to projekt grupujący kilkunastu artystów wywodzących się z różnych środowisk w Polsce. Artystów kojarzonych z różnym myśleniem. Wszyscy oni w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, w galeriach zarówno w Słupsku, jak i w Ustce, będą prezentować prace odwołujące się do idei peryferii oraz pośrednio centrum. Ponieważ żyjemy dzisiaj w świecie poniekąd zdecentrowanym, w którym centra przemieszczały się, począwszy od takiej powszechnie uznawanej w XIX wieku idei centrum, jakie mieściło się w Paryżu, do Nowego Jorku. Dzisiaj z tej perspektywy widać już, że centrum jest tam, gdzie toczy się życie artystyczne, gdzie żyje kultura. I w tej wystawie chcieliśmy jako jej autorzy pokazać pracę artystów, którzy niejednokrotnie mieszkając gdzieś na marginesach, na peryferiach, na suburbiach, jakkolwiek by je nie nazwać, tworzą rzeczy istotowo i generalnie o wiele bardziej interesujące niż ci, którzy żyją w tak zwanym centrum. Stąd właśnie ten projekt, który, jak myślimy, będzie kontynuowany w kolejnych latach. Chciałem Państwu przedstawić pierwszego artystę związanego z projektem wystawy Z peryferii, Zdzisław Pacholski. Artysta kojarzony z środowiskiem koszalińskim, środowiskiem drugiej awangardy, który w jakiejś mierze przez te wszystkie lata przypisał się do medium fotografii. Ale jak myślę, jest to fotografia rozumiana nie w taki bardzo akademicki sposób, tylko zdecydowanie bardziej konceptualny. I w związku z tym mam pytanie, jak Ty postrzegasz medium, w którym pracujesz? Jak postrzegasz sztukę z perspektywy tego medium? No to jest dosyć trudne, żeby odpowiedzieć, ale fotografia wydaje mi się czymś nadzwyczajnym, jak chodzi o medium, bo w większości przypadków staje się moim sojusznikiem, kiedy chcę pokazać jakieś zjawisko, więc najbardziej interesuje mnie to, zresztą większość moich fotografii to są cykle, które starają się odkryć jakieś zjawisko, wydaje mi się, że jakieś zjawisko istnieje i staram się je pokazać poprzez fotografię, więc pod tym względem fotografia jest wyjątkowo elastycznym, takim plastycznym medium. I to jest jakby jedna strona moich zainteresowań. A druga z kolei to jest jakby badanie struktury obrazu fotograficznego. I ta moja działalność balansuje na granicy tych dwóch, zjawisk. A fotografia, która jest swoim medium, to analogowe? Analogowy środek wyrazu czy cyfrowy? To jest, ten podział jest trochę chyba przeszacowany, bo to w gruncie rzeczy jest mało istotne. Ja tylko powiem tyle i to robię to z prawdziwą przyjemnością, że te dwa cykle, które pokazuję na tej bieżącej wystawie, są wykonane w technice analogowej. Więc to jest, oczywiście technologia ma swoją specyfikę i ma swoje jakieś nowe rzeczy, ale w gruncie rzeczy to ona tak niewiele różni się od fotografii analogowej, a powiedziałbym nawet, że z powodu fotografii cyfrowej to fotografowie młodzi coś tracą. Dlatego, że w proces twórczy fotografii analogowej była włączona ciemnia fotograficzna. I to jest taki stan skupienia fotografa, gdzie musi się odizolować od otoczenia, zamknąć we mroku
I to stwarza jak gdyby zupełnie inną przestrzeń, inny świat. I ja pamiętam, że wtedy jest mnóstwo czasu na myślenie o tym, co się robi, na myślenie o fotografii, a nawet myślenie o sztuce. Ciemnia fotograficzna to jest coś, co straciliśmy. Być może ciemnia fotograficzna to jest stan umysłu. Piękne, ładne, podoba mi się. To, tak może być, rzeczywiście, to jest stan umysłu, ale że ten stan umysłu, to znaczy, to, no, można by podejrzewać, że on jest możliwy do osiągnięcia bez ciemni fotograficznej. Dokładnie. A jednak fotografia, a ten stan łatwiej jest jakby wejść w ten stan, będąc w ciemni fotograficznej. Dziękuję. Pragnę przedstawić kolejnego gościa wystawy z peryferii, Andrzej Ciesielski, znany nestor polskiej sztuki konceptualnej środowiska koszalińskiego. No, nie mogłem się oprzeć, aby Twoja obecność na tej wystawie znalazła swoją materializację i też z ciekawością oczekiwałem tego, co na tej wystawie pokażesz. Są to prace obiektowe tym razem, czyli de facto prace, które nie do końca spełniają ten konceptualny nakaz, który wymuszał na artystach rzekomą dematerializację dzieła. Twoje dzieła są jak najbardziej materialne i wymagały ogromnej czasochłonnej pracy. Chciałem Cię, Andrzeju, zapytać o Twoją perspektywę koszalińską. Jesteś związany z tym ośrodkiem właściwie od kiedy? Kilkudziesięciu lat, teraz musiałbym liczyć. Od kilkudziesięciu lat i jest to perspektywa, wydawałoby się, peryferyjna, ale właśnie ponieważ żyjemy w świecie zdecentrowanym, to jak sądzę, Twoje spojrzenie na to, co w sztuce jest istotowe, co jest esencjonalne, z perspektywy Koszalina, może być dla nas odświeżające. Czy Ty uważasz, że sztuka konceptualna, która gdzieś tam znajduje się u podłoża Twojego myślenia, dzisiaj ma jeszcze sens? No, cały czas, wydaje się, ma sens i będzie miała sens. Już w sztuce potrzebny jest koncept, więc ta sztuka będzie miała. Ona będzie się przeobrażała w różnych formach się będzie pokazywała, ale to będzie. To był duży wkład w sztukę, ten cały konceptualizm. Bardzo no właśnie, ważny. Konceptualizm, który praktycznie rzecz biorąc wydawał się, że będzie dematerializował sztukę, dzisiaj z tej perspektywy, o której Ty mówisz, jest właściwie wiążący, bo nieważne, czym się zajmujemy, czy malarstwem, czy rzeźbą, czy jest to sztuka przedstawiająca, czy abstrakcyjna, to myślenie konceptualne jest dla Ciebie? Bardzo ważne jest, cały czas musi być jakiś koncept. To jest jakby, nie wyobrażam sobie, żeby bez tego można cokolwiek robić. No można, to, ale to się wytwarza wtedy, jakieś obiekty, towary. Być może jest po prostu tak, że jesteśmy istotami sensotwórczymi, które jak nikt innego we wszechświecie potrzebują sensu. W związku z tym ważniejsze jest co niż jak. Tak, ważniejsze jest co. No i jak też czasami jest, no bo można się tak wysłabić, że to w ogóle nie będzie czytelne, czy jednoznaczne. Także to też jest potrzebne.